Nieźle, panno Granger, a tu? Doskonale, Harry. To jasne, że odziedziczyłeś talent po swojej matce. Miała złote ręce do eliksirów, ale coś takiego. Oto twoja nagroda. Butelka płynnego szczęścia. Użyj go dobrze. Tak. I właśnie... fajne to w tym Assassin's Creed'zie jest, że mamy w multiplayerze, że mamy jako taki rozwój postaci w trakcie grania i zdobywania punktów. Odblokowują się nam bardzo różne nie tyle co style, co umiejętności i premie, a także chociażby nawet takie coś jak kolor stroi różnych postaci, bo też odblokowujemy postacie, mając coraz wyższy poziom. Kurczę, Harry, zamieniłeś się w Hermionę i zakuwałeś całe lato? Nie, to ten pożyczony podręcznik. Cały jest w dopiskach. Po prostu robię tak, jak jest w tych dopiskach. Oho, ty to masz farty bez eliksiru. Dlaczego to nie ja wziąłem ten podręcznik, tylko musiałem wybrać drugi, co wygląda jako brzygany? Harry Potter? On nie będzie z tobą gadał o proroctwie, ani o proroku codziennym. Autografu też ci nie da, więc spadaj, pentaku. Nie, zostałeś zaproszony do klubu pojedynków Gryffindoru w wielkiej sali. O, no tak. Dzięki, wybacz. W porządku. Och, profesor McGonagall kazała mi przekazać, że skrót do wielkiej sali jest za tym portretem. Hasło: uwolnić biblioteki. Klub pojedynków? Będziesz w tym świetny. Jak wszyscy członkowie GD. Chodźmy zobaczyć, kto jeszcze się zapisze. No i tak. Idziemy, nie? Ciekawe, czy to jest wieczne bieganie. Uwolnić biblioteki. Powiedz hasło, to przejdziesz. No powiedziałem. Gdzie są? Gdzie jest? Co? Wielka sala. Piętro pierwsze. To nie. Patrzcie, ile tych tarcz jest. Ojejku, patrzcie, ile tutaj tego jest. Zamknięty. No tak, drzwi są zamknięte. Chwileczkę. Otworzę od wewnątrz. Po prostu zapukać. Ty możesz z łaski swojej otworzyć drzwi? O, dziękuję. To bardzo miło z twojej strony. Dzięki, Nick. Nie ma za co. Zawsze do usług, zawsze. Daj tylko znać. Nie ma sprawy. Idziemy. Będziemy walić. Chyba Angus Matlock tu rządzi. Zapytajmy go, co mamy zrobić. Co jest, ziomek? Co? Dostaliśmy wiadomość z pytaniem, czy chcemy przystąpić do klubu pojedynków. O tak, potrzebujemy cię, Harry. Dumbledore wznowił działalność klubu pojedynków, a przecież nie chcemy, żeby pokonali nas ślizgoni. No, co mam robić? Możesz odbyć dla nas pokazowy pojedynek, żeby pomóc w nauce innym? Dla ciebie będzie to łatwe, nie będziesz walczyć z sam wiesz kim, tylko z kolegą z Gryffindoru. Dobrze. Możemy zacząć od podstaw? Rzuć drętwotę na Rona. Gotowi? Na trzy zademonstruj zaklęcie drętwota. Jak była drętwota? Raz, dwa, trzy, start! Prawy. Drętwota! A, tylko tak. No fajnie. Kurczę, to niesamowite móc na ciebie patrzeć, Harry. Niesamowity jesteś. Dobrze, no nie podnieca teraz się niech tak. Patrzą pierwszoroczniaki. Harry pokaże nam podstawowy element obrony. Uniki. Ron, ty rzucasz, ty, Harry, unikasz jego zaklęć. Q albo E. Drętwota! Raz. Dwa. Trzy. 4. Oprócz uników trzeba jeszcze... Ej, ty, uważaj i słuchaj.
Teraz przejdźmy do zaklęcia Expelliarmus. Jest naprawdę użyteczne, gdy chodzi o szybkie zakończenie pojedynku. Harry, możesz nam je zademonstrować? Jestem. Expelliarmus! Bez żadnego naciskania? Czasu na chłonięcie. Doskonale, Harry. Gotów do właściwego pojedynku? Dobra, Ron, teraz możesz już mu oddać. No, Harry, pokaż, jak się walczy w pojedynku. Panie i panowie Gryfoni, dzisiaj do pojedynku stają, walcząc o szansę przystąpienia do klubu pojedynków Gryffindoru. Z lewej, Ronald Weasley! Brawo! Wygraj, Ron! Z prawej chłopiec, ta, który przeżył i walczył z tym, którego imienia nie wolno wymawiać. Z filmu, już nie pamiętam, jak to chłopiec legenda Harry Potter! Pamiętacie, jak ona się nazywała? Zapomniałem. Ukłon. I pa! Zręczota! Przerąbane! A, dostałem! Aha! O, następna runda! Fajne to są te pojedynki. Następna minigierka, która mi się bardzo podoba w tej części. Bo jest taka przyjemna. Ajajajajaj, dostałem! Masz, Ron! Nie ma to tamto, jesteś tam przegranej. No o, teraz są oceny. Wynik końcowy 2381. Harry! Oto zwycięzca! Harry Potter! Nie! Z dumą witam cię w klubie pojedynków Gryffindoru. A Rona nie? Możesz poćwiczyć z nami, kiedy tylko zechcesz. Możesz zapisać się na pojedynki na tablicę ogłoszeń. No, pusta tablica ogłoszeń. Bardzo przyjemne. Spotkaj się z Ronem na zewnątrz. Okej, tu chyba nic nie ma na razie. A nawet jak coś jest, to później to znajdziemy. Albo nie znajdziemy. Zobaczymy. Co teraz? Dzień dobry, Harry. Dumbledore kazał mi dać ci to. Czemu tak marnie wyglądacie? Pojedynkowaliśmy się. I co? Nie mogliście poświęcić tych 2 sekund na doprowadzenie się do ładu? Dumbledore mówi, że lubi kwachy. Że co? To hasło. Dumbledore będzie mi dawać w tym roku prywatne lekcje. Prawdopodobnie chcecie nauczyć jakiejś naprawdę zaawansowanej magii obronnej ze względu na... przepowiednie. Chodź, Ron, pomogę ci z pracą domową na obronę przed czarną magią. A, no tak, słusznie. Lumos. Do gabinetu Dumbledora na prywatną lekcję. Ale tymczasem ja sobie tutaj skończę, bo muszę iść spać. Tak to już w życiu bywa, że człowiek musi iść spać kiedyś. Nie? Więc tutaj, jak tutaj jest z zapisami... Zapisz i zakończ. Patrzcie, jak on fajnie się patrzy. A za myszką też latasz? Tak? Harry, czy muszę iść spać? Aha. No widzisz. Ale ty umiesz na wszystko odpowiadać twierdząco? No trudno. O. No. A chyba, że... Chyba, że może przecząco. A, mniejsza z tym.
O, widzicie, mamy 16 tarcz. Tych takich dużych, sklejonych na 125 i 4 na 25, które możemy zebrać poprzez ładowanie z tych mniejszych. No i to było na dzisiaj tyle. Zapiszemy i będziemy kontynuować jutro. Także do zobaczenia jutro. Na razie. No i tutaj sobie skończyliśmy wczoraj. Mamy iść do Dumbledora. Ale szczerze mówiąc, nie wiem gdzie go szukać. Wiecie może gdzie go szukać? Dumbledora. Mamy tu jakąś mapę czy coś. Jakąś mapa by się przydała. Chyba że... A, bezgłowy Nick. Albo jak to się... Nick! O, jest. Prawie bezgłowy Nick? Pośpiesz się, Harry. Musisz dostać się na dziedziniec przy sali wyjściowej. Nie każ czekać profesorowi Dumbledore'owi. Jest, Nick nam pomoże. Dotarliśmy tam, gdzie chciałeś. Cieszę się, że mogłem pomóc. No tak. Nie ma to. Wcześniej to widziałem i kurde zapomniałem, gdzie to jest. Kwachy. Kwachy. I idziemy po schodkach Dumbledore'a. Dziwne, że... Dobry wieczór, Harry. Jest widzę, wejście. Że dostałeś moją wiadomość. To, co tu widzisz, to wspomnienia. W tym przypadku należące do jednej osoby. Voldemorta. To jest wspomnienie z dnia, gdy go po raz pierwszy spotkałem. Jak sądzę, znasz już moją myśl odsiewnie. Tym razem wejdziesz tam ze mną, a co ważniejsze, za moim pozwoleniem. Ujrzymy Toma Riddla, jakim był, nim stał się Lordem Voldemortem. Poszedłem zaoferować mu miejsce w Hogwarcie. Dzień dobry, Tom. Możesz robić różne rzeczy, Tom? Takie, których inne dzieci nie potrafią. To, co umiesz, to magia. Czy w tym pudełku jest coś, czego nie powinieneś mieć? Okradał inne dzieci? Nawet gorzej. Możemy wiele dowiedzieć się o Lordzie Voldemorcie z jego przeszłości. Z przeszłości, która sprowadziła go do Hogwartu oraz od nauczyciela, który był blisko niego, gdy dorastał. Slughorna? Tak, Harry. Profesor Slughorn lubi towarzystwo ludzi sławnych, odnoszących sukcesy i mających władzę. Kolekcjonuje ich. A pan chce, żeby dołączył mnie do swojej kolekcji? Tak, Harry. Nawiązanie bliższych kontaktów z profesorem Slughornem będzie przydatne. To już wszystko na dzisiaj. Wkrótce powiem ci więcej. No to nas nauczył. No to nas nauczył. Bardzo zaawansowanej magii. Super. Koniec, psot. No, mamy jakiś odblokowany nowy obszar. Hej, wy ofermy z Gryffindoru. Drużyna lamusów z Lamusa. O, godło! Jakież to wyrafinowane. Ty to wymyśliłeś, czy Malfoy? A. Zobaczymy, czy ci będzie do śmiechu po sprawdzianach do tej twojej drużyny lamusów. Dziwne, że on sam słyszałam, chodzi. Że ślizgoni chcą nam przeszkodzić w wybieraniu drużyny. Lepiej idźmy na boisko, zanim coś wywiną. Aurorzy otworzyli wszystkie obszary. Idźmy przez wieżę z zegarem, tak będzie najszybciej. No to chodźmy. A tego da się jakoś nastawić popa, tak jak w poprzedniej części. Ale coś nie widzę, żeby się dało. Jeszcze nie widzę, żeby czymś mogło, żebym czymś mógł tutaj zrzucić. Widzicie tu coś, żebym mógł rzucić tamto godło? Właśnie, niestety nie. Bardzo taka... Nie sądzicie, że bardzo taka... pozytywna energia płynie z tej gry. I muzyczka jest taka... Taka fajna. O, mamy łapkę.